Pani Klaudia Wróblewska, tak, tak. A pan dyrektor, jasne. Czy Julian znowu coś zmajstrował? A nie, nie powiedział o olimpiadzie gimnastycznej? Ojej, to on jest naprawdę zagubiony ostatnio. Dziękuję, że pan mówi. Julian, jak mogło mu to wypaść z głowy, żeby mi o tym powiedzieć? Przecież on jeszcze śpi. Idę go natychmiast obudzić. Julian, hej, Julian! Matko jedyna, no gdzie jest ten chłopak? Julian, pamiętasz o olimpiadzie gimnastycznej? Hej, Julian, halo, no wstajesz czy nie? Mamo, jeszcze 5 minut. Żadne 5 minut, Julian. No spóźnisz się na olimpiadę gimnastyczną. Zapomniałeś o niej? Mamo, co ty robisz w moim łóżku? Zapomniałeś o olimpiadzie? Uczniowie przeciwko nauczycielom? Co? Dalej, Julian, musisz się przygotować i jeszcze zdążyć do szkoły. No już, raz, żadne 5 minut więcej. A, no faktycznie, dyrektor wczoraj wspominał o tej olimpiadzie. O, no dobra, już wstaję. Och, rety, co ja dzisiaj będę potrzebowała w takim razie? Muszę się przebrać w coś, ale tu w szkole może? Wezmę to wszystko do plecaka. Mamo, dobra, już jestem gotowy, wezmę sobie jabłko i lecę. Trzymaj za nas kciuki, za uczniów znaczy się. Dobrze, Julian, oczywiście, że będę trzymała kciuki, tylko nie zapomnij o jabłku. Julian, jabłko! Co? No dobra, biorę, już mamo, wezmę obydwa. No i świetnie, Julian, a teraz pędź do szkoły. No już idę. A poza tym zjedz może jedno jabłko przed wyjściem do szkoły, bo przecież się zasłabniesz. Co, teraz? Oczywiście. Dobra, mamo, no już pyszne, mogę już iść? No mam nadzieję, że będziesz miał wystarczająco energii. Powodzenia, kochany. Cześć, mamo. Tylko jabłko dokończ. Ojejku, już pierwsze jabłko zjadłem, ale drugiego na pewno nie dam rady. Chyba zostawię sobie na później, przecież będę pełen jabłka. Ach, jak ja będę miał skakać? No dobra. No ja nie mogę, a ten co się tak guzdrze, oczywiście, przychodzi ostatni i myśli, że będzie w naszym super teamie? Oj, przestań, czyli musisz być zawsze taki wredny, Marek. Jest w naszym teamie, jest uczniem, prawda? Ach, całe szczęście, że zamiast być teraz na lekcji, możemy prowadzić ten turniej, olimpiadę gimnastyczną. Całe szczęście. Haniu, ty jesteś prowadzącą turniej, dlatego chciałbym apelować o to, żeby wykluczyć Juliana z gry, bo spóźnił się. No, ale właściwie nie zaczęliśmy jeszcze gry. O, no tak. Zresztą w pierwszych rundach biorą udział inni uczniowie. Dobra, Julian, dołączasz do teamu? Tak, już jestem gotowy. Cześć, Julian, hej! W końcu jesteś! Czy wiesz, co dzisiaj jest turniej gimnastyczny? Twoja specjalność! Nauczyciele, buu! Ależ Steve, bardzo cię proszę, Steve, proszę cię, jeszcze dobrze nic się nie zaczęło, przestań krzyczeć. Słuchajcie, moi drodzy, witam was na olimpiadzie gimnastycznej. Mam nadzieję, że wszyscy będziemy się równie dobrze bawić. W każdej rundzie będzie brało udział 2 nauczycieli i 2 uczniów. No i mam nadzieję, że szanse będą wyrównane. To co, możemy zaczynać? No, do boju! Ej, ty, ostrzegam cię, Julian, żebyś wiedział, że jestem mistrzem gimnastycznym, także nie wchodź mi w drogę, co? Ty na pewno nic nie potrafisz. Co? Czy ty w ogóle wiesz, z kim rozmawiasz? To ja jestem mistrzem gimnastykowania się, zwłaszcza na sali gimnastycznej, jeszcze zobaczysz. Ja na gimnastyce to jak ryba w wodzie. No dobrze, witam wszystkich, skoro już się zabraliśmy. Witamy na olimpiadzie gimnastycznej. Możemy zaczynać? Właśnie? Dzisiaj zaprezentujemy 3 dyscypliny, w których weźmiecie udział. W każdej z nich będzie pojedynkowało się 2 nauczycieli i 2 uczniów. Na pierwszy ogień dyrektor i Sara. No to co, może pan zaczynać? Jest pan starszy, także starsi zaczynają w tej rundzie. Może pan lecieć. Serio? To jest dyscyplina, w której mam brać udział? Przecież jestem idealny we wspinaczce. Zrobię to normalnie z zamkniętymi oczami. No to 3, 2, 1, start! Czy on naprawdę myśli, że sobie da radę? Ale on tam szybko wlazł, normalnie już jest w połowie drogi. Chyba naprawdę potrafi to robić, no. Ale dobrze mu idzie. No nie, no jak to? Przecież oni na pewno teraz zdobędą punkt, a nie my, no. No to jestem już do góry, to co? To my zdobywamy punkt, a nie uczniowie, haha. O nie, ja nie wiem, czy dam radę tak samo jak pan dyrektor. Ha? No i co myśleliście, że nie mam krzepy? A jednak, refleks i krzepa to ja. No, Sara, nie chciałbym ci nic mówić, ale możesz nie zrobić tego w tak krótkim czasie jak pan dyrektor. Sara, dasz radę! No nie wiem, 6 sekund? Dasz radę, Sara, nie myśl o wysokości, tylko że na przykład na końcu drogi jest pączek. Pospiesz się, no! Ja nie mogę, jakich mamy mięczaków w tej grupie. Z takimi ludźmi na pewno nie zdobędziemy żadnych punktów. Jak to jest możliwe, że jesteś moim bratem? Powinniśmy się wspierać, jesteśmy jednym teamem. Marek, no. Ja też zupełnie nie rozumiem, jak Mia może być spokrewniona z tym Markiem. Przecież da sobie radę, Sara. Sara, dasz radę! No właściwie chyba nie jest tak najgorzej, ale nie wiem, czy mam takie dobre tempo. O, rety, dam radę! O, serio? Ona to robi szybciej niż ja? Niemożliwe! Sara, świetnie ci idzie! Jesteś normalnie szybka jak puma! Ale nie przypominaj sobie o swoim lęku wysokości. Mówiłem, że przecież sobie nie da rady. Już trwa to chyba z 10 sekund, a dyrektor zrobił to w 6. Ach, to nie ma żadnego znaczenia. Sara, już prawie jesteś! Mamy jeszcze 2 rundy. No i jak mi poszło? To chyba było dłużej niż 6 sekund. Tak, to było, zdecydowanie. To co, punkt dla nauczycieli, prawda? No tak, to się zgadza. W tej rundzie zdobywają punkty nauczyciele. Ach, słuchajcie, naprawdę się spieszyłam, przepraszam.
No, oczywiście, przepraszam. A co nam po twoich przeprosinach, jak nie mamy punktów, e? Kto ci w ogóle wybrał do tego teamu, jak jesteś taka nieusportowiona? Trochę treningów by ci się przydało. Sara, świetnie ci poszło. W ogóle się tym Markiem nie przejmą. Zawsze gada jakieś głupoty i wiecznie narzeka. Poszło ci ekstra, prawie zdobyłaś te punkty. Sara, mamy jeszcze 2 rundy, nic się nie przejmuj. Nie zwieszaj głowy na kwintę, damy radę. Myślisz? Mam nadzieję, że w następnych rundach będziemy robić coś, co potrafię lepiej. No dobra, dalej, coś tego ciągacie. Mogę już zaczynać, ja wam pokażę. Tak, możesz. No, no, jestem prawie... Ała, ała, to jest strasznie ślisko, ktoś to wysmarował masłem. Ała, no przecież ktoś to zrobił specjalnie, żebym nie mógł szybko tam wleźć. Ja chcę to powtórzyć. Tak, jasne, oczywiście, powtórzyć. To cały mój brat. Ale miseriaza. Ale się zwalił. Wszystko było na pewno uknute. Ktoś to zrobił specjalnie. Ja bym chciał to powtórzyć. Dyskwalifikacja tego, kto to zrobił. Na pewno nie mnie. Tam, wypisuję się z tego. No i ekstra. I teraz przez kogo przegraliśmy tą rundę? Chyba przez Marka, co? To co jest kolejne? Przepraszam do prowadzących. Tutaj nasz dzisiejszy turniej. To chyba punkty należą się nauczycielom, prawda? Tak, zgadza się. No, uczniowie nie dali rady, także punkt ląduje znowu na koncie nauczycieli. To co, możemy przechodzić do następnej rundy? Ale skoro Marek wypisał się z olimpiady, czy ja mogę go zastąpić? No tak, to jest właśnie do Marka podobne. Najpierw się mądrze, a potem wycofuje z gry. Nie ma problemu, przecież mamy Steve'a, on jest naprawdę dobry w różnych rzeczach. No, dalej, przyjmijcie go. Ale jak to, pani prowadząca, znaczy Haniu, przecież nie może przyjść nowy uczeń na miejsce starego, prawda? Marek dobrowolnie zrezygnował, to chyba nie takie są przepisy. No ale panie dyrektorze, to my tutaj ustalamy reguły, także jak najbardziej Steve może brać udział w kolejnych dyscyplinach. No ekstra, jestem w teamie uczniów, dam siebie wszystko, możecie nam liczyć. No dobrze, no to zaczynajmy kolejną rundę. Na razie prowadzą nauczyciele, ale zobaczymy jak będzie w kolejnych rundach. Teraz przechodzimy do gimnastyki na drążku, kto chce zacząć? Ach, Julian, ja wiem, że jesteś super wysportowany, ale ja całe dzieciństwo trenowałam gimnastykę artystyczną. Powinnam dać radę. Tak, jasne. Ja jestem przecież tym mistrzem. Drabinki to moja specjalność. Ja mogę zaczynać. No dobra, no to co, mogę zaczynać? Dobra, Julian, no to pokaż, co potrafisz. No to moje pierwsze zadanie specjalne. Najpierw stanie na rękach, potem świeca. O, wow, Julian, ekstra! No i teraz w górę i wyskok. Nigdy czegoś takiego nie widziałam. Idzie mu naprawdę nieźle, nie do wiary. Julian jest naszym mistrzem, jest najlepszym akrobatą w klasie. Juliana chyba nikt nie da rady pokonać, a już tym bardziej pani dyrektorowa w tym wieku. No dobra, no to jeszcze mój pokazowy numer i w górę! Patrzcie na to! Woo! Yeah, udało mi się! Co powiecie? No fantastycznie, Julian, naprawdę świetnie ci poszło, jestem pod wrażeniem! Rewelacyjnie! Julian, super! Super! Muszę powiedzieć, że to była normalnie bułka z masłem, przecież to moja specjalność! Dobra, no to teraz w takim razie w górę i mój pokazowy numer to właśnie to i nogi górą i jestem! Wow, jak ona to zrobiła? Ona jest naprawdę świetna w tą gimnastykę, no nigdy bym nie pomyślał! Ona nadal trenuje? No to by było wszystko. Właściwie chciałam zrobić więcej rzeczy, ale troszeczkę już moje ramię nie wytrzymuje. Także to na tyle, ale chyba dobrze mi poszło. Co myślisz, Pia? Jak poszło pani dyrektorowej? No ja myślę, że to jasne. Punkt idzie do uczniów. O, jest! No i punkt jest nasz, ale pani dyrektorowa, ja naprawdę muszę przyznać, że świetnie pani poszło. Ten numer papisowy ekstra. Naprawdę pani trenowała? No tak, przecież mówiłam, ale tobie poszło naprawdę świetnie. Może powinieneś przemyśleć dołączenie do klubu gimnastycznego? Ania, no przecież przestań się tutaj zmawiać z wrogiem. No wrogiem tylko na dziś, ale zawsze, przecież tu o punkty chodzi. Och, Max, no przestań, przecież to jest tylko turniej szkolny. Oj, turniej szkolny, nie szkolny, to jest ważne. O, już przestań odstawiać takie dramaty, Max, bardzo cię proszę. Gratulacje, Julian. Jest, widzieliście? No i kolejne punkty na naszym koncie, jest. No dobrze, no to przechodzimy do ostatniej dyscypliny. Skok przez kozła, no to kto zaczyna? No to jak, wszyscy gotowi? Zaczyna pan trener. No, to czego się spodziewacie? Ja, mistrz sportu, miałbym nie wygrać w tą rundę? Ha. O nie, pan trener będzie brał udział w tym turnieju. To chyba trochę nie fair, czy nie? Co nie fair? Kto mnie pokona? Mogę zaczynać? No to zaczynamy! Skok w górę! Wow. Ojej, tu wszystko! Coś tutaj było źle! Pośliznąłem się! Chcę to powtórzyć! To było na pewno uknute! Przecież poszłoby mi wyśmienicie, jak to zwykle bywa. To mogę jeszcze raz? No niestety, przykro mi, ale każdy ma tylko jedną próbę. No dobra, to co teraz ja? Julian, dasz radę! Zobacz, jemu nie poszło! Oj, dobra, Julian, skoncentruj się! Jesteś w tym dobry! I w górę! Jest! Udało się! Super, Julian! Jej! Mamy się punkty! No to teraz punkty mam już w garści. Sara, dalej, do boju! Myślisz, że dam radę? Czy to nie jest zbyt trudne? W sumie kiedyś byłam w tym świetna. Ach. No pewnie, Sara, jesteś najlepsza ze wszystkich dziewczyn, dasz radę!
Dawaj, Sara, dasz radę, przecież w przedszkolu zawsze się ścigaliśmy i czasem nawet byłaś lepsza, no. No to teraz końcowe rozstrzygnięcie. Czy będziemy mieli remis, czy to uczniowie wygrają? Zobaczmy. No, moje drogie dzieciaczki, wygrać to my wam nie damy. Nauczyciele są świetni w te klocki. Zaraz wam pokażę. Ha, pan dyrektor jest świetny w skrzynie, zobaczycie. Panie dyrektorze, ja bym nie był taki pewien, bo jak pamiętam Sarę, jak robiła to w przedszkolu, to naprawdę jest nie do pokonania. No, zaraz zobaczymy, jak powtórzymy tą brawurę ze wspinaczki, to rzeczywiście wygraliśmy. Ach, już powinieneś, Max, przestać tak zadzierać nosa. Daj tym dzieciakom się bawić. Co tam mówicie? Przecież pójdzie mi świetnie. O, hop, ała, o, nie. Uj, no, ale ustałem. No, stoję, to było tylko lekkie zachwianie, to jak? No cóż, lądowanie nie było zbyt perfekcyjne, ale zobaczmy, co pokaże Sara. Sara, dasz radę! Dasz radę, Sara, no, do boju! Ale się denerwuję. Ja wam mówię, mamy te punkty w garści. Ja ją widziałem w akcji. Ona naprawdę jest w tym świetna. No, patrzcie. Wow. Yeah, Sara! Sara, świetnie ci poszło. Właśnie, Sara, idealnie. No to teraz chyba już wygraliśmy, prawda? Prawda? O nie, dlaczego znowu przegraliśmy? Dlaczego nauczyciele są gorsi niż uczniowie? Dokładnie, wszystko jasne. Uczniowie wygrywają ten turniej. Brawo! Ojej, byłam taka zdenerwowana, Julian, ale widziałeś, jak dobrze mi poszło? No widziałem, ekstra! No to na trzy! Raz, dwa, trzy! Jest, już wygrywam!